Siema, przywitajcie się. Siemanko, tutaj Harry. Siemanko, Joyman. I witam was w piątym sezonie, piątego odcinka MTA Daisy. I planujemy teraz uderzenie piękne. Nie wiem gdzie, ale kto prowadzi? No, wiecie co, ja mogę poprowadzić, chłopaki. Poprowadź, Harry. Zresztą ty będziesz dowódcą od uderzeń. A gdzie jest tamten? A tamten będzie leciał helką. A, no tak. To ruszamy od razu. Okej, okay, to w które miejsce się udajemy? A, o kurde, czekaj, tędy przejedziemy? Tak, chyba tak. Przejedziemy spokojnie. Dobra, na prawo, nie? Nie, czekaj, na prawo, nie, na lewo. Kurwa. O, w dupę. Nie, pojechaliśmy pierwszego. Ale się pali pojazd, fuck. Cholera. Wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj, uciekaj, uciekaj. Ja pierwszy. Ej, co jest, kurde, oni chyba nie ogarnęli polecenia od administratora. Padłeś? Nie, padłem. No to na tak kucaka, się... cholera. Tam jest jego ciało, idźcie po nie, ja to osłaniam. Nie, czekaj, ja potrzebuję teraz ten, mam 4000 krwi, weź mnie ulecz, Skorpio, jakbyś mógł. Dostałem! O, cholera. Aha. Uleczyłeś mnie? No nie, nie mam tego. Lootbaga. To chwileczkę. Ej, co jest, kurde, grane? Myślałem, że nas nie będą atakować. A to był Evil Kuli. Ej, bez jaj. No to już początek akcji, a my już zaczynamy się bawić, ładnie. No, tak, tylko... Tam było... Kto to jest? Skorpio, ich tam było więcej, bo jeszcze był jeden snajper i widziałem jednego na celowniku, który biegnął. Jezu, no to jesteśmy chyba na celowniku, nie? No, to teraz pytanie, wyjść czy nie? No może mam taki plan, polecimy z Harrym Helką. Możliwe, można. Ej, czekaj, ja ci wyrzucę bloodbaga, ty mnie uleczysz, bo normalnie mam... Na dachu są moje rzeczy. Masz tutaj, dobra, bo ja mam 4000 krwi. Jeden już, strzał i po mnie podejrzewam. Już cię leczę. Tylko trzeba... I dobra, to idziemy do bazy i lecimy Helką po ciebie. Okej, okay, ale weźcie moje rzeczy, to tylko... Kurde, znowu nie będę miał plesaka. To czekaj, to postaramy się wziąć. Plesaka nie weźmiesz. Aha, no to nie chcę plecaka brać. No to zostawisz mój plecak, weźcie mi rzeczy. A gdzie Helka? Co? Na dachu. Aha, no to ładnie. A nie jest zniszczona przypadkiem? Nie, no wysiadłem od razu. Kurde, mam wrażenie, że snajper tutaj. Ja też, zaraz, że mnie ktoś ściągnie. To wiesz co? Ty leć Helką, a ja pojadę pojazdem. Okej, gdzie mam lecieć? Na F11, zobacz mapkę. No, zobacz na mapie i... Cholera, mapki nie mam, no, super. Really? No, really. O kurde, Harry. Masz GPS-a? No mam GPS-a. To leć na... Czekaj. Czekaj, po prostu mapkę, a nie mamy mapki w tych? Mamy, sporo mapy jest. No to wezmę sobie, prosty, już jestem przy namiotach. No, no to... Dobra, to jak coś, to nie wiem, czy wychodzić z bazy. To czekaj, na twój sygnał, Harry. Wyjdę dobra. Z bazy. Weź sam, czy jest za najlepiej... A sorry, mam freewaya, to freeway. Nie, freewaya mam. Czekaj. Mogę pozdrowić tatę? A pozdrawiaj kogo chcesz. Pozdrawiam moją babcię, która na pewno tego nie obejrzy, bo nie ma internetu. Ja pozdrawiam moją siostrę też. Pozdrawiam ciebie, Patryku. Pozdrawiam, a ja pozdrawiam Polskę. Partaka. Pozdrawiam Polskę całą. A ja pozdrawiam widzów, którzy spamią mi zagraż w MTA. Pozdrawiamy widzów Skorpia. Pozdrawiamy. Już wydajesz sygnał? Jeszcze, ja nie mogę znaleźć tej mapy, no, w tych namiotach. Czujesz? Czekaj. Aha. Środkowy namiot. Jest, o jest, mam. Ty właśnie, ja też nie mam mapy. Pozdrawiam moją dziewczynę, Agnieszkę. Tak. Czekajcie, jest dobra. Mapy. Ja też pozdrowię. Kogo? No twoją dziewczynę. O, bardzo dziękuję. Spokojnie już, bez takich spamów, bo się tutaj zagadacie tymi pozdrowieniami. Jest mapa. Dobra, możemy startować. Dobra, to ja już wychodzę. Ooooo! Kuli dostał bana. Dobra, podajcie cel podróży, koordynaty w sumie, gdzie mam lecieć, bo... Roman dostał bana. O, za ten atak pewnie. No i dobrze mu tak. Ale to chyba nie on atakował. Nie, ja właśnie zabiłem Kuli. Ej, atakuje! Fuck! Atakuje snajper. Fuck! Nie! Gdzie ty jesteś, Skorpio? Znaczy, gdzie ty byłeś? Nie, no kurde, zarąbiście.
Jezu. Pierwsza porażka nasza, ale nie, nie załamuj się, będzie dobrze. Dobrze, wiem, leć po niego, potem po mnie. Ej, no kurde, Patryk, co ty robisz? Wracaj. Trzeba tworzyć historię. Który ja tu tego chopera chcę wyrąbać. Teraz no. To tam lepiej uważaj. Zajebiście, który to snajper? No, magik pewnie. I to jeszcze pewnie z SGT. Założę się. No. Czyżbyśmy po tym filmiku zostali sławni? Nie wiem. Jakbyście mieli kanały i robili co tamkolwiek, to... Nie mam kanału, znaczy... Ja pierdzielę, znowu nas SGT ciśnie? No tak, bo magik ma najwięcej killi i to pewnie snajper, bo to na pewno, na 100% był snajper. Pozdrawiamy przy okazji ten gang, który chyba nie ogarnął prostego polecenia od administratora serwera. Widać, nie wszyscy umieją czytać, no przykro. Skorpio, oni to robią tylko po to, żeby być w filmiku. No pewnie, przecież, kurde. O, strzela ktoś do mnie, cholera jasna. O, Winchester. No to kurde, leć dalej. Tylko nie leć w stronę bazy, tylko uciekaj. Spoko. Poziom zniszczeń 96, no ktoś... No to nie jest dużo, chłopie, przecież to jest malutko. To ja jest... wiem, ale ewidentnie ktoś nad naszą bazą. Harry, podleć do mnie. Czatuję, dobra. Ja to nie wiem, czy ja w twoją stronę lecę, bo kogoś mam na radarze. Dobra, guzik mnie... Ja jestem bardzo blisko bazy, tylko... Czekaj, jestem tutaj. To jesteś ty. Dobra. Nie zrozumieli prostego. O, ty? Tak. Dobra, spoko. To wyląduj sobie spokojnie, ja po ciebie... Nie no, to świetnie. To leć teraz po mnie. Jak coś, to jestem o wiele dalej, ale... No cóż... Patryk... No był kill za kill, ja zabiłem, ktoś mnie zabił. Trudno. Co ty robisz, Patryk? No, uwijajcie się tam szybciej, bo... Ja nie wiem, co on robi. Ty, stanął w miejscu i się nie odzywa, no. Chyba go... Oszalał. Pewnie awczy. Awczy, bo poszedł zjeść coś. No teraz, no, znalazł czas. Teraz, no na pewno, jak wiesz. Jest akcja, to temu się jeść zachciało, no. To pozdrowienia. No ja nie wyląduję, bo mnie zombiaki zniszczą. Wyląduję na tych hangarach. Będę czekał, aż ten... A to wy jesteście koło bazy, czy centralnie? Nie, blisko, no, bazy. Dalej, no jesteś nareszcie, człowieku. Co ty, nagrania są, a ty jesz sobie, czy co ty robisz? Kurwa, zamknij się. Wow. No właśnie. Siadaj. Szybko. Chwila, bo mnie ten ksep bije. Jezus Maria. Ja wiedziałem, że ten snajper mnie zabije. Dawaj. Byłem tego pewny, o, PDW. Dobra. No to snajperze, gdzie lecimy? Do bazy. Do bazy, tam jest jakiś gość na tej bazie. Ktoś na dachu. Dobra. Jep, kurde, biorę PDW. I lećcie po mnie. Nie leć po niego. Leć do bazy. Zamknij się, bo cię z filmiku wywali. Ej, mam dobry pomysł. Leć do bazy. No. Wylądujemy, ja wezmę kałacha, a tu można z helikoptera, można z kałacha i ze snajpy strzelać. Dobrze. Zobaczymy, czy ty będziesz taki komando foki. A tam. No i kurde, zarąbali na freeway'a. No sorry. Ale to wina snajpera. No. Zmiataj. Ja pewnie mi dostanę teraz. Mam wyjść z helikopteru, czy zwiększyć pułap? Czy znaczy, czy ten, czy lecieć gdzieś? Lataj po mnie. Stopo. Nie, czekaj na mnie. No to kurde, po mnie, na mnie, polecenia takie to jak dla psa normalnie wydajecie. I ogólnie, o, plecak. Kaczorek musiał być, Patryk. Dobra, są moje rzeczy. Gdzie zaraz ktoś kropnie, to się będę śpiał. Weź mnie, denerwuj. Tak, bo co, bo Harry to już zaraz denerwować, tak? Nigdy nikogo nie zdenerwowałem. Nie o to chodzi, wiesz dobrze, co chodzi. No, tak właśnie. Jak ty mnie traktujesz? Najeżdżasz na moje życie. Nie wpływasz, nie wpływaj tak na mnie. Dziwne, że teraz może do jakichś domków wchodzić tak po prostu. No, zauważyłem. To jest dziwne. Dobra, Patryk. Czekaj, to ja może wyjdę z tego helikoptera, jak coś, to cię będę osłaniał. Takie twoje zbieranie, to się może źle skończyć. A jeszcze ty padniesz.
Dobra. Dobra, bierz helikopter, ja pójdę po samochód i jadę po niego. Nie, to ja mogę. Dobra, to ja już, no to spoko. No to tak czy siak będę cię tak jakby eskortował z góry. Osłaniać mnie z góry, o. Ja będę po prostu postarał się nadążyć nad tobą. O, przy okazji pojedziemy do LS po kombinezony. O, i wtedy możemy do tej strefy wejść. No, i dobra. O której tak wiele słyszałem od Patryka, ale nie miałem zaszczytu w niej jeszcze być. No to dzisiaj masz zaszczyt. Dziękuję za ten zaszczyt, chłopaki. Naprawdę. Dobra, co tu mamy? Aha, jeszcze pozdrawiam Daniela Skurczewskiego. What? Tak, przy okazji, bo potem by płakał. A, dobra. Nie ma sprawy. No, tylko tam proszę cię, Patryk, nie rozwal tego auta, bo ja już widziałem cię w akcji z autami, naprawdę. Postaram się. Nie, dobrze. Nie męcz go. Jak będzie dobrze jechał, to się nie rozbije. No, tylko że właśnie gorzej u niego z tą dobrą jazdą. Jeżeli chodzi o Dodosy, to jeszcze no wiele, wiele. Ale Helki to już opanował. Tak? No tak. Teraz... No Helkami dobrze latam akurat. Bardzo. Wręcz. Ja samolotem lubię latać. Chyba już przeczesałem cały ten teren. Patryk, no, startujesz tym autkiem, czy to... Chwila, bo tu zbieram jeszcze rzeczy, bo są rzeczy. Kółka. Jep. Pusto. Dobra, ja już lecę w tą stronę tam do niego. Cześć, kamyka. Kurde, niech się chociaż haczeta jedna. Serespi. Albo co? O, coś tam jest. O, wezmę sobie pusty bak. Leć w jego stronę, Harsun. Morfinka. Boże, gdzie ty się zrespiłeś? No, dość daleko no to się zrespił, ale... Lecimy po niego, no nie płacz. I przy okazji do LS po kombinezony. Jak ty stary wiesz, gdzie ty jesteś? No wiem przecież. Angel, gdzie? Angel Pine. No właśnie, to jest kawał drogi od jesteś LS. Pod tym, pod górą tą... Chiliad. No, Chiliad. Ja miałem już powiedzieć Rushmore. A znalazłem rower zbugowany, ekstra. Nie tutaj jeździ. Chyba są same zbugowane. No, nie ma takich, które by normalnie mogłyby działać. Powiem wam nieźle, 120 na godzinę. Ja napierdalam 175. No tylko że ty jedziesz autkiem, a ja lecę helikopterem. No ale ja mogę na Aukos nie lecieć, bo ja lecę nie. Ja jakoś hepciem wyciągam coś koło 140-20. Już nie pamiętam. Wiem, że kiedyś mierzyłem. Boże, pusty są te zombie, nic nie mają. Mapy. Może być. Zawsze coś. To przylecicie, polecimy dalej z pokombinezonki i do strefy radioaktywnej. Nie ma problemu. No. Może się tam obłowimy chociaż. Jaki jest w ogóle, ile ty będziesz nagrywał ten filmik? Nie wiem. Jak już nic się naprawdę ciekawego nie będzie dziać, to... A, no to rozumiem, pożegnamy się i... Tak. Spać. Tradycyjnie. Bez przesady. Jak to no? Przecież sobota dzisiaj. Kurwa, 17 haru u ciebie jest. Jezus Maria, to ja już idę spać. Aha. Nie, bo muszę na wieczorynkę się wyrobić, bo dzisiaj jest coś fajnego. Tak czuję, że dzisiaj może mi się ogi będzie, bo coś w tym stylu. Jasne. Patryk! A słyszałeś taki fajny kawał od Bukowa? Zamknij się, gnaju! Jeden miał na imię Patryk i drugi, tylko że jeden był chudy, a drugi gruby. Ta, tylko nie przyznasz jak mojej wersji. Moja wersja po prostu wierzy. Jeden był kurde Szkotem, a drugi był Polakiem. No ja jestem tym Polakiem. Ty jesteś ten Szkotem? Nie, ty spadaj. Spadaj, Szkocie. Weź, bo... Szkot. Jesteś tyle warty, co brud pod paznokciem. Ooo. A ty co Bloodbag w grze. Spadaj, sipento. Spokojnie, panowie. Ej, chłopaki, mam złe wieści. Nie. Rozwaliłem radiowóz. Nie! Wiedziałem! No! Żartował. Żebyś nie. Się nie dał nabrać. Nie stali mnie żartowałem. Czekaj, nie żartował, bo widzę jak popierdziela po morze. Jezu. Ty jesteś pijakiem, ty po Polach jeździsz w kółko. Polak, kurwa, jadę autostradą. No, widzę właśnie autostradą jak po Polach. Jesteś... naprawdę. No, to gratuluję.
Weźcie się, panie. Najeżdżamy. Ja tylko pogratulowałem, nic więcej. Biedny. Na chuj sobie. Tylko szkoda, że strata pojazdu. Cholera. Gdyby nie z GT, to kurde inaczej by się tu działo. Już byśmy, no, kurde... No, mówię ci, że oni nie... chcieli się wepchać. Tylko... Dzieci piąty. Dzieci motyli. Nie wiem, czy już nie wychodzić z tej głupiej dzielnicy. Dzieci klapy. Nie, nie wchodź. Nie wchodź, mamu. Dobra, dobra, ale to... Nie. Pozdrawiam mamę Harego. Dziękuję, dziękuję. Ile jeszcze? No, ja już jestem niedaleko, nie wiem. Minuta jestem. Ja będę szybciej. To dobrze. Czyli rozwalę radiowozu. Może mi się uda w końcu. To ja sobie będę stał na środku ulicy i czekał. Edwis, jakiegoś gościa, kropnąć go? Jakiego gościa? Biega po ulicy. Tylko żeby nie kropnął ciebie przez przypadek. No, takie historie też znamy. Dobra, stój. Gdzie? Gdzie ty jesteś? No to ja byłem. Gdzie? No przecież centralnie przejechałeś przede mną. No on będzie udawał teraz. No wiem, gdzie? Że będzie udawał. No ale... Ja, jak on tak się udaje, to ja mogę wylądować po ciebie. Czekaj, naprawię go. Ty prowadzisz nim. A, dobra, to niech będzie. A mam twoje rzeczy jeszcze. No to nie wiem, kałacha chociaż byś mi zarzucił. Dam ci tylko wysiąść, jak to zostałe pojeździe. Dobra. I skina też. Nie chcę w tym latać. A tam od plecaka to się nie będę martwił, bo jeszcze znajdę. O, przyleciała gwardia. Przyleciał Harry, a nie gwardia. Dobrze tam. Może być. Jestem jak jednoosobowa gwardia, więc... No, to tym lepiej. No. Dobra, masz rzeczy. No to... Ten filmik aż się prosi, żeby zrobić na nim coś głupiego, Patryk, znając mnie. Ej, co jest? Mój helikopter, patrz, dziad go zabrał. To jest chyba karane. To jest dezercja chyba. Ja mam chyba prawo strzelać. Nie masz grania w tym pokoju. Dobra, to patrz, nie, siadamy. Dobra, no to ja prowadzę, czy ty? Ja. Okej. Teraz ja. Ja na pasażera. Nie, nie, Harry, nie, ty prowadź, proszę, prowadź, ty. A dlaczego on? Stary, ty wczoraj rozwaliłeś 3 auta. Kiedy? A to prowadź. Widzę, Skorpio, że ty też masz super ten... Kiedy ja... ...stosowanie do pojazdu. No dobrze, może wczoraj zniszczyłem gliniarski, ale to był tylko jeden. Jeszcze... No, a ty zniszczyłeś 16 pojazdów, Patryk, więc się ogarnij. Szesnaście. Nie jeden, 16. No. Nie kłóćmy się, to powinniśmy się wspierać. No tam ty możesz drzwi od stodoły. Dobra, jedziemy do LS. Dokładnie, jedziemy do LS. Kombinezonki. Ej, znalazłem oko Saurona. Co? Oko Saurona. To jest po prostu... Dawno się tak nie uśmiałem, hej! Boże, już wywalnął właśnie w to. Właśnie widziałem. Właśnie prowadzić. Nie, prowadzę spokojnie. Skorpio zapieprza tutaj. 175 na godzinę ze Skorpiem. Jedziemy. Ciągniesz malina. Nie, no nie przekroczę już prędkości. Przekroczysz prędkość światła. Prędzej Neptun mnie już zatopi. Już będę... Uważaj tam. Spokojnie, spokojnie. Panuję nad falami. No spoko. Widzę, że nosi nas na boki. No tak, nosi. Nisko i szeroko. Gdy ci smutno, gdy ci źle, zrób redukcję, dryfnij se. Możesz dryfnąć. Tylko żeby to się źle nie skończyło. Nie, nie chciałem ryzykować. Ja chłopaki mam złe wieści. Co? Nie, jakie złe wieści?
No, to są drifty w wykonaniu Skora. No pewnie, moje drifty. O, proszę! Zarzuciło nami, aż się bagażnik uotworzył. Dobra, ale teraz jakie złe wieści od Patryka, bo ja już się boję. Helikopter się rozwalił. Nie, no... Nie, on sobie żartuje chyba. Nie wierzę, on powiedział, że bardzo dobrze lata helikopterami, nie. Bardzo dobrze, no. Bardzo, no kurde, nie rozwaliłem przecież. Bardzo dobrze, to on miesza zupę. No żartował przecież, ja wiedziałem. Bardzo dobrze, to on miesza zupę kolanem. Tak, chyba. Nie rozpraszaj mnie teraz przy kierownicy. Uważaj, bo tu latarnie wyrastają z podłogi. O kurde, a... Żartował, idiota. Naraża mnie normalnie na zawał i na erekcję środkowego palca u ręki. To. Patryk. Jak to? Jaki drift? No, ty tak jeszcze pod sklep zaparkował, dobre. Widzisz, mistrzostwo. A to jest jakiś czar, a to wy. No, no, goń. Uciekną ci, goń. Goń ich. Ja się cicho. To są murzyny. Goń. Sprawdzę na czat, czy nic coś nie pisali. Dobra, spokojnie jest. Jeb. Jedna latarnia zaliczona, na szczęście. No, chociaż o jedną latarnię mniej. O, dokładnie. Teraz dobrze jadę. Właśnie, bo chciałem już skręcić. Ja nie wiem w ogóle. Aha, wiem gdzie są te, ale ta strefa to jest San Fierro, tak? Tak. No. Patryk, ty już tam wylądowałeś? Posadziłeś ptaszka? Chłopaki. Chłopaki. Muszę wam coś powiedzieć. Tak, nawet teraz dobra, mam... oko Saurona, dobrze. No, oko Saurona, ja znalazłem pierścień Froda. Wylądowałem. Jezus Maria. Rozpierdoliłem helikopter prawie. Nie strasz dziadu, bo jak cię... Teraz serio powiedziałem. Nie, jak powiedział dobra, serio... To teraz mówię ci serio, że przeładowałem kałacha i mam właśnie celownika na twoim tłustym łbie. No, snajperka z metra to sobie możesz chyba posmyrać. A mam was rozjechać? No tak, właśnie. Skorpio. Co? Kurwa, jakie odważne komentarze, proszę. Gang bang, kurde. Dobra, to ja czekam. A w sumie już czuję, mogę jechać. Czuję się jak Tupak, nie chciałbym być strzelony teraz. Tak w ogóle to West Side, Tupak wróci, 2014. Wow. Tak, ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Jestem gotowy sprzedać PlayStation 3, żeby mieć na bilet. Na komputer. Tak. Nie no, akurat... Druga zaliczona! No, pięknie, licz latarnię. Samy nice one. Mieć. Nice one, man. A może makowca? Nie. No, SGT się bawią w piątkę dzisiaj. A w piątkę. Jeb. No, a siedzą tam dalej. Zrobię to? To zrobię. Jak się skończy filmik, teraz nie. Wow, już myślałem, że to jakieś ciała. Kolejna latarnia zaliczona. Nie wiem, 20 minut. Czekaj, kurde, telefon mi dzwoni, nie wiem gdzie. Ale jakieś wskazówki? Wiesz co, wskazówek na razie nie mam żadnych, bo jestem tutaj zawalony rozmową i telefonem i już w sumie nie wiem co mam robić. Jej. Zawsze znajdą się jakieś problemy, jak jest filmik. Daniel do mnie dzwoni. Trudno. Tego, którego pozdrowiłeś. Tak, właśnie ten. On chyba to wyczuł. Aha, telepatycznie? Tak, no można by to tak nazwać. Ej, chłopaki, wiecie co? Ja to chyba będę musiał teraz oblecieć szybko z odkurzaczem do... O, proszę, czwarta. No to już mamy... Rekord. Guinnessa. 4, to jest już... FIA. Po niemiecku. O! Spokojnie, to... kontrolowałem tą sytuację. Dobrze. Widzę. Dobra, to ja idę szybko to omieścić dom. Dobrze, to wycisz się. Ale ten... Będę musiał jeszcze złotą toaletę posprzątać, nie? I te 7 pieter w moim prywatnym apartamencie. Nie mogę wyjść! Skorpio, zabiję cię! Zabiję, no! No nie, no!
Wiadomość od Joey, co to jest? Na wieś insert. Gdzie jest insert? Ja pierwszy. Jest insert. Joyman, Harry, ja ze dwu. Okej. Okay. No nie, no wszyscy ze dwu, bez no, jaj. Ty musisz chronić, ja tutaj na murku sobie stanę i kucnę, tak będzie, wiesz. Nie wiesz. Hajdę podkurzać, zaraz przyjdę, możesz przyciąć filmik. To wycisz mikro, wyłącz go najlepiej. A, spoko. Boże, nie. No ogólnie historia jest taka, że zginęliśmy raz, była mała wycieczka, niestety ja już miałem promila chyba z 5 i musiałem... chyba więcej! No więcej, z 5 na pewno. No dostałem wiadomość. Dobra, wyciszam, idę odkurzać, no tam czuwajcie, pilnujcie internetu. Dobra. Dobra. No to co, to może tak troszeczkę pogadamy. Zanim Joyman przyleci po nas heleczką. Ten oczywiście będzie typ odkurzał podługę typu 696. To pozdro. No to nieźle, całkiem nieźle. No bez pojazdu, no nie naprawi się, kurde no. No piszesz, wiem, że wszystko piszesz. Aha. Dobra. Spoko. Kurczę, nie pisz na PM-ie, tylko przyleć tu. Kusi mnie, żebym szczelił. Ale szkoda mi człowieka. Dobra, to liczę, że to już nadejdzie szybko. Zaraz zobaczysz, co się stało. No to dobrze i nie obrażaj mnie. To też fajnie. Oto wszystkie z ZW. O! Nie było tego. Nie byłem winny. No to może go jeszcze patrolujemy. O, proszę. Ładnie. Bity. Jep. Kurde, co to za grupa mieszam bigos z czołem? Nie. W ogóle samo brzmienie mieszać bigos z czołem to jest po prostu masakra. A SGT to już naprawdę no w ogóle masakra. Co to w ogóle ma być? Atak na naszą bazę tak po prostu bez niczego. Nawet nie informują nas, że będzie jakaś kurde akcja, tylko po prostu nacierają przed nagrywaniem i po prostu robią on natarcie takie jak kurde mieszanie bigosem czołem, o, na takiej zasadzie. Ha, dobre pytanie z tym bigosem, ile go już tam narobili, ile dalej będą robić, no lećże już. O ludzie, no zbugowałem się na Harym. Jeszcze troszeczkę mu zrobimy operację plastyczną, żeby mu się nieco bardziej twarz potraf... No nie mamy, no powiedziałem ci, żeśmy go stracili, no. No to dobrze, świetnie. Jak coś to my jesteśmy... Dobra, widzisz nas, to spokojnie. No, okej. Okay. To ja jeszcze troszeczkę Harego potroluję. Jep. Dobra, starczy, bo straci Jondra i jeszcze
Bóg wie, co się może z nim stać. Jak tam, jesteś już na miejscu? Coś długo lecisz. A po co ja mam dzwonić? Zwariowałeś? Dobra. Nie. Już wyleciałeś z tego LS? W ogóle sprawdzę na mapie, gdzie ty jesteś. No to dobra, już niedaleko widzę. Jeszcze trochę, lada moment. I już dolecisz. W sumie powinniśmy to zauważyć. Dobra, ląduj. No niestety problem będzie z Harem, że będziemy musieli na niego albo poczekać, albo go zostawić, ale nie ma pojazdu, dlatego nie wiem co dalej. A, wysiąść już, wysiadam. O, ty, bez jaj. O, dobrze, już myślałem, że się zbugowałem. No, Hary. Aha, to jeszcze lepiej. Kurde. Aha, dobra. A to zostawimy Harego spokojnie. Już sobie lecimy. No cóż, Harry będzie musiał poczekać. Najwyżej, nie wiem, piechotą dojdzie do bazy. No i trudno się mówi. Stało się tak, się stało. No kurde. A jednak miałeś rację, mógł Harry prowadzić. A ja oczywiście nie. Wolę być uparty i lecieć na Hama. No pozdro, pozdro, wiem, wiem. No chyba, że będzie miał szczęście i sobie znajdzie po drodze jakiś pojazd. Czy ja wiem. Dobra, mamy tutaj prom 69. Przelatujemy nad nim. Do tej bazy cię przelecimy się. Weźmiesz to, co trzeba. A tak, pojedziesz po niego. A ja będę helką latał. Albo nie. Bo ty weźmiesz pewnie czteroosobówkę, to helki nie będzie sensu brać. Dobra, trzeba będzie trochę szybciej lecieć. A, no to dobra, to niech będzie. To weź tego, a w ogóle mamy jakiś pojazd dwuosobowy, typu Sanchez? Czy coś? Bo chyba jeszcze Quada mamy. No właśnie. Trzeba będzie go skołować. Dobra, polecę nieco wyżej. Dobra, dolecimy. Myślę, że zdążymy, zanim Harry się zorientuje, żeśmy go zostawili. No, tak. Dokładnie. Dobra, już niedaleko. Teraz sobie wylądujemy. Tylko nie wiem, czy oni tam jeszcze nie kampią. Ten snajper i cała reszta. Trzeba będzie sprawdzić. No to super. Też się cieszę.
i wzajemnie. Dobra, już widzimy bazę. Teraz chwila prawdy. Czy nie będzie snajpera? Chwileczkę. Aha. No to dobrze, no to wiem przecież. O to chodzi. Czekaj, jeszcze troszeczkę. Jest, wejdzie. No nie weszło. O, teraz. To wysiadaj. To ja już polecę po niego. Nie, lecę teraz. O, o, o. Spokojnie. Jest, dobra, lecimy z powrotem. Aha, okej, dobra. Dobra, to włączam mapeczkę i po niego. Tylko może nieco, nieco wyżej bym poleciał tym razem. Dobra, myślę, że taka wysokość wystarczy, żeby dolecieć w miarę szybko do LS. No zaraz polecimy tam tej strefy. Zrobimy co trzeba. A chwileczkę, napiję się jeszcze, zjem coś. Ile mam paliwa? A, 60 na 80. To dobrze. To jest wręcz... Aha. I to mam taki pomysł, bo skoro Harry jeszcze się ogarnia, to jakby się już ogarnął do końca, to... Dobra, spoko, jestem. Tylko że jeszcze będę miał na chwileczkę za długo, idę się tylko do ubikacji idę, więc... No i o czorcie mowa. O, jest. A co, co? Ty gdzie tu mnie przeniosło, jak ja byłem całkowicie gdzie indziej? Trollowałem cię, powiedzmy. I lecę teraz po ciebie, bo Joyman przyleciał po nas. Ja go zawiozłem do bazy. On teraz jedzie po nas. Po ciebie też, ale... Cały czas filmik jest nagrywany, tak? Tak, nie przerywałem. No to cały czas. Aha, no i ten ci właśnie mnie mówi, to te 5 pięter pierwsze obleciałem tym traktorem odkurzaczem, ale to 6 już było najcięższe, bo tam były te same te kolumny ze złota, nie? I te. Okay, było dobra. Ciężko, ale dałem radę, no. No, challenge wykonany. Tak, dokładnie, dokładnie. No to a propos challenge'ów, ostatnio próbowałem cynamon challenge, to już nigdy w życiu tego gówna do pyska nie wsadzę. Nie radzę. Mam się nie udusiłem. Też miałem z tym. Zacząłem normalnie... Chyba gówno pod dywanem. Zacząłem się rzucać jak świnia po oborze, normalnie po tym. Na chwileczkę, bo bym cię wyminął, tylko muszę wykręcić bardziej. Czekajcie, a muszę coś zjeść, ma to pasta. Widzisz mnie już? Tak, już cię widzę. Ciekawe, ile będzie widzów. Nie no, spokojnie. Dużo ludzi oglądałem, to ogólnie to nie będzie lipy. O, już cię widzę, dobra. Ląduję, helikopter, czekaj. O, widzę jakiś czarny helikopter. Dobra, oddaję dwa ostrzegawcze magazynki w tył głowy. Odsyłam do sarniego żniwa. Chwileczkę. Jep. Chodź tu. Dobra, siadam. To siadaj. Czekaj, dostałem wiadomość od Joymana. Kurde, co on robi? Ty co on robi?
robi, ty patrz, mnie. Ty on nie może wziąć, zbugował się, w kółko biega. Jaki cięty! Ej, w kółko biega, zobacz co się stało. Przecież to ty biegałeś. Wywalę cię chyba niechcący. Nie, jednak nie. No, masz szczęście. Easter, pozdro pipkojem Kepsa, aha. Aaaa, no dobra, słyszałem. Ta świnia i kebaba, no to wiadomo. Obżera się. Dobra, to... Ej, to czekaj, ty leć, ja idę do ubikacji, bo już naprawdę, ja nie mam aż takiej pojemnej cewki. Dobra. Boże. Nie, to będzie coś. Dobra, to lecimy już do tej strefy radioaktywnej. Nie wiem co z Joy... Aha, Joyman Kepsa pieprza, dobrze, to smacznego. A ja z nim lecę już do tej strefy radioaktywnej. Tak. Taka dwuosobowa przygoda z jedną osobą, która zżera kebaby. Przypadek? Nie sądzę. A wiele jeszcze się może wydarzyć. No, ale ogólnie powiedzmy, że odcinek będzie taki, a nie inny. Więc wiecie. Spokojnie. Może planowaliśmy inny scenariusz, całkowicie inny, ale niestety podziękujcie SGT. Tak. Jaki kurwa scenariusz? O, w końcu się odezwałeś po tych 20 minutach. Mówiłem, że ze dwóch. No, miałeś się pracować jakiś scenariusz, ale wszystko się pozmieniało. Ze względu na to, no, że... ale no, to nie moja wina. No to wiem, dlatego teraz skoncentrowałem komentarz o SGT, że to... No, ej. No. Zrespił się tutaj Patriot, ale potrzeba do niego kół. To spokojnie, ja już z Harem lecimy do strefy radioaktywnej. Nie o to chodzi, do każdego pojazdu potrzeba koła, no ale dobra, luz. Brać Patriota? No weź, a gdzie tą helkę najlepiej zaparkować? Kurde, w dupę się ją wsadź, no. A gdzie, no? Czekaj, bo wiesz, się zastanawiam dobrze. Zanim nie popełnię błędu. A ty zawsze popełniasz błędy nicowego. Aha. Aha. Dobrze, jest tam tego. Harry do was wrócił. No Harry do łupca wrócił. Wróciłem. Dobra, wróciłeś, nie podniecaj się tym. Wróciłem. Nie podniecaj się! Wróciłem! Ała. Nie, muszę sobie wejść na seksrurę. Wow. Tak się podnieciłem. Dobra, wysiadać z tego helikopteru? Tak, wysiadamy. O, i no patrzeć jak nam go zaraz ukradną. To jak ukradnie ktoś, to będzie wiadomo, że Polacy, nie? Już myślałem, że powiesz, że ja. A, no albo... Czekaj, teraz za mną. Albo Patryk, który wżera kebaby podczas nagrywania filmiku. Trudno. Trudno. Trudno to zaraz będzie, jak będzie ktoś cię musiał wyciąć. Ciebie chyba. Nie się da wyciąć, a takiego brzoda też nie. Jadę atakować ich bazę. Jedź, pozdrowienia! Dobra, teraz sprawdzę, czy źle nie idę przypadkiem. Idziesz bardzo źle. Aha, to dzięki. To spokojnie, to zaraz... A ty cały czas z Asphalt Packiem latasz? No tak. to cienko widzę. No bo Skorpion nie ma powodzenia u kobiet. I to ty myślisz, że jak masz powodzenie u kobiety, to dostaniesz Armii Backpacka w tym? Kurwa, ty myślisz, że dlaczego mamy Armii Backpacki? Ale ty nie masz dziewczyny z tego co wiem. No nie mam, nie chcę. No może to ciebie nie chcę. Kurwa, zamknij się. To się naprawdę przecudna dyskusja z tego wychodzi. Patrz, Skorpy, jestem szybszy, patrz! Dobra, jesteśmy już na miejscu. Pomyśl tak, co wy robicie? O, nie mów mu, cicho. O, jest Armii, dobrze. Czekaj, na pewno Armii? Nie, silnik, kurde. Kto nie odróżnia plecaka od silnika? Skorpioplay.pl! Dokładnie, polecam. Nie wchodźcie, chujowy kanał, nie opłaca się oglądać. No to co nagrywamy? Jezu, atakują mnie, Boże. Strzelać? Nie wiem, no przynajmniej ja za te 5 dyktów chcę nagrać. Znalazłem pizzę. Super hardkorowe przedmioty tu są, naprawdę. Pizza to jest naprawdę. No, Alice Pack, miło.
O, kolejny army backpack i M1911 znalazłem, nic się do niego. Dobra, wchodzę na wyższe piętro, chodź tu ze mną, Harry. Już idę, poczekaj. I najlepiej na kucaka. Ej! Czego tam pulujesz? No jest jeden problem, prawie żebym rozwalił, prawie rozwaliłem patriota, prawie. Nie. Człowieku, na kucaka, tak mówisz? Tak, na kucaka chodzisz i nie biegaj. Ustaw się z drugiej strony. I na mój znak obrócisz się. Dobra. 3, 4, jep. Dobra, idziemy dalej. Taka misja. Dobra, idziemy dalej. Spokojnie. Trzeba tutaj zrobić sprinta małego i sprawdzamy itemy. Kurde, ja tędy przejść nie mogę typowo. Jest army, kurczę, dobrze. Ej ty, ja tędy Skorpio przejść nie mogę, tak jakby zbloknął. Sprintuj, sprintuj. To wejdziesz. A no o, tak. Widzisz kałasz, o, ammo do kałasza. Ej, to zostaw mi z jeden magazynek do kałasza. Haczetka. Ej, Skorpio, mam do ciebie pytanie. Aha. Strzelałeś kiedyś synchronicznie, anachronicznymi kaczkami? Dobra, czyli widzę, że sypiesz pytaniami takimi dość... Będzie się popisywał, choć sam nie ma pojęcia, co to oznacza. Ja się nie popisuję. No tak, przecież ty pisać. Zadaję pytania tylko. Przecież ty pisać nie umiesz. Dobra, chyba ty. Sprawdzamy. To ja cię pisać uczyłem. Ja cię mówić uczyłem. Dobra, cicho, nie uczy ojca dzieci robić. No, nie ucz, nie ucz. Po prostu szczymryj wreszcie. Zaatakował. Spokojnie. Bo już ma go dość do człowieku. Pluje jadem normalnie jak żmija konsata. Mi się wydaje, że widzowie mogą mieć beka albo uznają nas za jakichś idiotów. No nie jesteśmy. No wiesz, ja to już się dawno uważam za idiotę, więc akurat mnie to nie powiesz. Wiesz. No, ja też się od dawna uważam za idiotę, więc... No to dużo ci brakuje, uwierz mi. No, uwierz mi, że nie. No, wiesz co, w sumie tobie to nie... Check backpack, co to jest check backpack? Tak, to jest jakby taki średni plecak. Aha, tak. Potem jest ten cały kojot i... Kumam? No, ja to wszystko rozumiem. To zarobiście. O co tu leży? Chwileczkę. MP5. Zbieraj wszystko. Wiem przecież. Ja tam zaraz patriotem podjadę, to mi dacie wszystkie hajsy. Dobra, i Skorpio, ja już tam na dół zszedłem, a ty? To nie schodź na sam dół, bo to wiesz, posiedzisz tam z minutę i się w zombiaka zamienisz. Przejdź do pomieszczenia, w którym jest bardzo silne promienie. No właśnie. Dobra, możecie mnie zabić. Dlaczego? Nie czaję. No ja zaraz chyba zczaję i się zdenerwuję. Teraz już poważnie. Przepraszam. Nie przepraszaj. Nie przepraszaj, tylko przepraszaj lepiej. Dobra, to nie miało sensu. Jep. Wiem, że nie miało sensu, ale połowa z moich wypowiedzi nie ma sensu. Będziemy mieć teraz mały problem. Jaki znowu to cholery problem? Co, żeś znowu zmajstrował? Nic, ale nie o to chodzi. No nic, u ciebie nic to już jest dużo. Nie o to chodzi, bo nas jest trzech. No. A helikopter jest dwuosobowy, ale ja znam twoją odpowiedź. A znalazłeś tą helkę po drodze? Leć. Jaką helkę? No tą naszą. Gdzie ty ją dałeś? A nie wiem, gdzieś tam parę metrów, parę dziesiąt metrów stąd. Ej, ja musiałem wyjść stamtąd. No to dobrze właśnie, gratuluję. Teraz wychodzimy stąd, bogaci. Chwileczkę to jeszcze sprawdzę. Dobra, już nie chcę tych główień pistoletowych zbierać. Przecież stary jest 31 graczy, na pewno to jest za kosi helkę. Nie za kosi, spokojnie. A tutaj jest jeszcze drugie wyjście, jak wyszedłem obok. Dobra, wychodzisz już. Chyba się nie zgubiłeś, nie? No nie, wyszedłem, jestem, bo wiesz gdzie. To dobrze, to teraz biegniemy po tą helkę, którą zaparkowałem. A ty już wyszedłeś ogólnie z budynku, czy jeszcze jesteś tam na dole? Wyszedłem już. A spoko, no to ja już tam biegnę. I teraz... Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego gracza. Że nie spotkam żadnego gracza. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak to... Z orientacją bardzo ciężko u ciebie.
No spokojnie, chyba zapamiętałem nawet lokalizację Helki. Na pewno. No to chłopaki, wracamy z buta chyba. Dobra, nie, jest Helka, dobrze. Dobrze, zostałem. Nikt nie ukradł. No 30 osób gra, nikt jeszcze nie znalazł Helki. No, osób. No ostro, ja nie umiem nawet stąd wyjść. Naprawdę? Nie, czekaj, czekaj. Jest. Wyszedłem. Tak. Wlazłem. To ty biegasz? Tak. No ja. A, no to ci. To czekaj, jeszcze naprawię, bo ma mało procent. Biegnę tam do was. Weź. Zaparkuj. Nie no, zaparkuj. Muszę ją naprawić. To co ty robisz? Naprawiam ją. A to dlaczego lecisz w górę cały czas? Bo ją muszę zaparkować na dachu. A. Gratuluję. Zrobił to pewnie celowo. Ej serio, nie zrobiłem tego celowo, przysięgam. No. Coś się stało? Coś wybuchło? No mówiłem, żebyś... Nie no, genialnie. Teraz co? Nie mamy drogi powrotnej. A, nie mamy helikoptera. No i dobra, super. Chłopaki, wybaczycie? Nie! Tak, wybaczymy ci. Urzęd od dzisiaj. On mi będzie nosił torby, jakby nachodził do sklepu. Czekaj. No to starczy już. Tobie wybaczam. Tam Helki mnie szkoda. Aha, ty zginąłeś. No to z Harem się pożegnamy. Tutaj. Jak to? Jayman głosowo się pożegna, bo no nie przyjdziesz tu. Już ale... nie starczy czasu. No, ale o co chodzi? No już kończymy. No. Starczy. Tak? No wow. Co ty byś chciał nagrywać? Dwa dni? No. To sobie nagrywać telefonem. Kotletem. No, albo lodówką. Kurwa, fotelem nagram. Dobra. Fotelem, fotelowym. Akcentem kończymy odcinek. Dzięki wielkie. No takie trochę zmieszane na spontanie. Skorpio, Skorpio. No. A czy ja, mogę kogoś, pozdrowić? No możesz jeszcze na koniec. Pozdrawiam Kapiego. Pozdrawiam Bartka. Pozdrawiam mamę, tatę, Kamila, Paulę, Margo, Kowiego, Jasina, Kingę. Dołączam się do tych pozdrowień. No, Harry się jeszcze pozdrawia. Tego. Klaudię, Szymona. Wszystkich pozdrawiam. Całą Ksawerę. Ej. Dobra. Skorpio. No. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Już starczy, dobra. Ale nie, poważnie, teraz ostatnią osobę. Nie, już starczy. Ostatnią, proszę. Dziękuję proszę. Wam bardzo, subujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, na razie, yo. No, na razie.